już powracamy do naszej rozmowy. Teraz porozmawiamy o biegu. Bieg na tak, który już wkrótce w Poznaniu, 20 kwietnia. No właśnie, z tego co wiem, to już drugi bieg na tak, który zostanie zorganizowany właśnie w naszym mieście. Tak, pierwszy bieg organizowaliśmy w zeszłym roku. To był taki pomysł na zorganizowanie imprezy biegowej, w której będą mogli wziąć udział wszyscy. To znaczy zarówno osoby niepełnosprawne i pełnosprawne, ale nie chcieliśmy, żeby osoby niepełnosprawne były tylko dodatkiem. Chcieliśmy zorganizować taką imprezę, w której... Zintegrować wszystkich. Wszyscy będą startować na tych samych zasadach. Ile osób, czy pani pamięta, ile osób w ubiegłym roku wzięło udział właśnie w tym biegu? Czy bieg cieszył się dużym zainteresowaniem wśród poznaniaków? W zeszłym roku byliśmy przygotowani na 500 zawodników. Wzięło udział ostatecznie 767. Była to dla nas mała katastrofa organizacyjna. Nie mieliśmy tyle medali, potem te medale dosyłaliśmy, nie mieliśmy koszulek. No ale był to jakiś taki dla nas sygnał, że jest wielkie zapotrzebowanie na tego typu imprezę. Zgłaszały się całe rodziny. Jeżeli biega, na przykład biegaczem jest tato, przychodził na tą imprezę z własnymi dziećmi, które także miały możliwość wziąć udział. Przychodziły całe grupy osób niepełnosprawnych, zorganizowane na przykład z jakichś ośrodków. No także, no, myślę, czyli, że pełen sukces. Oczywiście, że tak. Czyli w tym roku będziemy pobijać kolejny rekord. Ile osób tym razem się Państwo spodziewacie? No myślę, że ponad 1000 teraz. Wczoraj zamknęliśmy listę startową. Zgłosiło się do tej pory 820 osób. Także nie jest to rekord. Ale tak sobie myślę, że chyba nie chodzi nam tutaj o rekord ilościowy. A raczej o to, żeby wszyscy zawodnicy rzeczywiście czuli się tak, jak na tej imprezie powinni, czyli czuli, że to jest impreza dla nich, że mają tutaj pełne prawo być, że nie są jakimś dodatkiem, że nie jest to impreza zorganizowana z litości na przykład dla osób niepełnosprawnych. A czym różni się bieg na tak od pozostałych maratonów na przykład? Bieg na tak, oprócz tego, co już powiedziałam, że może w nim wziąć udział no praktycznie każdy, czyli i dzieci, i dorośli, i amatorzy, i profesjonaliści, i starsi, i niepełnosprawni, różni się tym, że nie ma tutaj jednej trasy, tylko są wyszczególnione trasy dla odpowiednich grup biegaczy, czyli posłużę się tutaj ściągą. Mamy trzy biegi dla dzieci na 200, 400 i 800 metrów, w zależności od grupy wiekowej tych dzieci. Mamy dwa biegi bez barier, czyli są to biegi, w których mogą wziąć udział osoby korzystające ze wszelkiego rodzaju wsparcia, czyli z wózków inwalidzkich, z kul, także osoby biegnące przy pomocy opiekunów. Każdy. Także ci, którzy po prostu się czują, są sprawni, ale czują się zbyt słabo kondycyjnie, żeby wziąć udział w dłuższych biegach. I następnie mamy trzy biegi takie dłuższe. Fun Run to jest bieg na 5 km, jedno kółko dookoła Malty. To jest tak zwany bieg masowy dla wszystkich. Podobny dystans można pokonać o kijkach, czyli trasa Nordic Walking. No i najdłuższy bieg Run of Spirit, dwa kółka dookoła Malty, to już dla tych, którzy no, są zaprawieni w bieganiu. Tak. Chciałam zaznaczyć, że wszystkie biegi są równoprawne. Na wszystkich biegach wszyscy uczestnicy dostaną medal, na wszystkich jest dokonywany profesjonalny pomiar czasu za pomocą chipów. No właśnie, skoro już wspomniała Pani o medalach, takie też mamy w studiu, także pokażmy je do kamery. Ten medal szczególnie mi się podoba, Run of Spirit, bieg na tak, szczególny medal z pewnością. Te medale są szczególne, to też już stał się trochę symbol naszego biegu na tak. Są one wykonywane ręcznie przez osoby niepełnosprawne z naszego stowarzyszenia. W tym roku jakby szczególnie zaangażowali się uczestnicy warsztatu terapii zajęciowej Krzemień. Zresztą w folderze reklamującym jest zdjęcie Pawła Nowakowskiego, który właśnie jest jednym z najbardziej zaangażowanych osób tutaj w wykonywanie tych medali. Takie medale dostaną wszyscy uczestnicy, za wyjątkiem dzieci. Uznaliśmy, że dla dzieci ten aspekt ręcznego wykonania jest mniej istotny. Dzieci cieszą się z tego, co jest błyszczące. Także no, bardziej tym wałę, nie ukrywajmy, że dzieci
nie cieszyłyby się z ułamanego medalu. Tak? Te medale są ceramiczne, nie wiem, czy te ręcznie wykonywane. Także ten długi medal, to, ten mniejszy, to są medale dla młodszych, dla dzieci. Również. Także indywidualne z tą naklejką biegu na tak. Myślę, że to bardzo fajna pamiątka dla wszystkich, którzy wezmą udział właśnie w tym biegu na tak. A na jaki cel w tym roku będą zbierane pieniążki? Każdemu biegowi na tak towarzyszy projekt charytatywny. W tym roku zbieramy pieniądze na dowóz osób głęboko niepełnosprawnych na codzienną rehabilitację. To jest tak, że no właśnie wcześniej wspomniałam o tym, że osoby niepełnosprawne powinny mieć kompleksowe wsparcie. Czasem zdarzają się sytuacje, kiedy my zorganizujemy wspaniały ośrodek rehabilitacyjny, ale co z tego, kiedy te osoby nie mają jak na tą rehabilitację dojechać, tak? Rodzice są zbyt starzy, słabi, żeby te osoby wozić na przykład komunikacją miejską. Nie stać ich na taksówki. Te osoby samodzielnie nie dojadą. Jakoś ten transport trzeba zorganizować. Chcielibyśmy zakupić busa takiego dostosowanego, który będzie dowoził naszych podopiecznych do środowiskowego domu samopomocy Kamyk. To jest właśnie ośrodek dla osób z głęboką i sprzężoną niepełnosprawnością. Taki bus to jest mniej więcej koszt ilu złotych? Nie wiem. Ale na pewno dużo pieniążków. Myślę, jest. Że kilka... Nie, przepraszam. Nie będziemy wobec tego tutaj strzelać, ale na pewno bardzo wiele pieniędzy, które jest potrzebne. Także drodzy Państwo, otwórzcie swoje serca, bo myślę, że każda złotówka na pewno będzie tutaj bardzo mile widziana. Jest to kilkadziesiąt tysięcy złotych. Przepraszam, bo nie, miałam zaburzenia skali, czy powiedzieć kilkaset, czy kilkadziesiąt. Tutaj, jeśli mielibyśmy jeszcze kogoś namówić na bieg na tak, czy to jest możliwość, żeby jeszcze do tego biegu dołączyć? To znaczy tak, nie wyczerpaliśmy limitów na dwóch trasach, czyli na trasie Fun Run, tej masowej dla amatorów, jak to nazywamy, czyli jedno kółko dookoła jeziora, oraz na trasie Run of Spirit 11-kilometrowej, czyli wszystkich biegaczy serdecznie jeszcze zapraszamy, można się zapisać w dniu zawodów w biurze zawodów. No i zapraszamy wszystkich kibiców. No więc właśnie, to jest bardzo ważne. Ci, którzy chcą dopingować, kibicować, gdzie muszą się stawić i o której godzinie? Zapraszamy na taki właściwie prawie całodniowy piknik od godziny 9.30 do godziny 15.00 nad Jeziorem Maltańskim od strony hangarów, czyli dojazd od ulicy Krańcowej. Będzie można wziąć udział w konkursach dla dzieci, czyli będą zorganizowane zabawy dla dzieci. Będzie można wziąć udział właśnie w projekcie ośrodka Kamyk. Ten nasz projekt zbierania pieniędzy na busa nazywa się Pilnie potrzebna bryka dla Kamyka. W tym celu nad Maltą będą takie, nie wiem jak to powiedzieć, egzemplarze starodawnych samochodów, przy których będzie można sobie zrobić zdjęcie z napisem na przykład pomagam. To będzie jedna taka atrakcja. No będą punkty kulinarne, będzie stoisko dla tak zwane fit, czyli z sałatkami i różnymi zdrowymi rzeczami. Będzie stoisko fat, czyli ze smalcem i grillem. Co więcej, czyli będą dla każdego coś dobrego, dla każdego faktycznie. Coś dobrego, tak. Wspaniały weekend wobec tego się zapowiada 20 kwietnia. Z tego co słyszałam, również pogoda w Poznaniu ma dopisać, ma być niebieskie niebo, dużo, dużo słońca. Mam wobec nadzieję, tego, że ma pani rację. Naprawdę będzie wspaniale. To życzymy tego kolejnego rekordu, jeśli chodzi o bieg na tak. No i tej bryki dla Kamyka również. Serdecznie dziękuję za nasze dzisiejsze spotkanie. Państwa już teraz zapraszam na krótką przerwę, a za chwilę kolejny gość. Do zobaczenia.